Witam Państwa w kolejnym odcinku Poznaj swojego radnego. Moim i Państwa gościem dzisiaj Paweł Bokiej. Witamy Cię, Pawle. Paweł należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pawle, musimy zacząć od jednego Twojego wpisu, czyli zaczynamy z grubej rury, później będzie już lżej. Pozwolę sobie zacytować. Przelało mi się, dawałem to już do zrozumienia, dzisiaj mówię wprost. Jacek Kurski to najbardziej niemoralna, pozbawiona etyki i zasad osoba, jaką znam. Przez takich, jak on, debata publiczna sięga bruku. I abstrahując tak naprawdę od całej tej wypowiedzi, chciałbym, żebyś się odniósł do tego, że Jacek Kurski ponownie został praktycznie, po tym jak został odsunięty, ponownie został prezesem, na razie pełniącym obowiązki telewizji publicznej. Jak byś to skomentował? Czy jednak partia, no bo umówmy się, to jednak partia go desygnuje do takich stanowisk, czy partia nie wyciąga wniosków z takich spraw? Znaczy, no ta moja aktywność oczywiście ma swoje plusy, minusy. To była dość emocjonalna wypowiedź. Nie wiem, czy na tamten moment szczególnie potrzebna. No, była kampania wyborcza. Na pewno dałem jakieś pole do popisu naszym przeciwnikom, którzy tylko czekają, aby nas w jakiś sposób podzielić, skłócić, skomentować. Jednak kiedy wchodziłem, można powiedzieć, do polityki, sobie pomyślałem, że jak będę się wypowiadać, no to tylko szczerze, kiedy tego nie mogę zrobić albo nie chcę, to wolę milczeć i nic nie komentować. Natomiast tą sprawę uważam już za mimo wszystko zamkniętą. Sądzę, że każdy bystry obserwator tego życia politycznego tutaj w Bydgoszczy moje zdanie na ten temat zna. Nie chcę już dalej tego komentować, ciągnąć. To jest jakaś decyzja mimo wszystko władz centralnych. Jedne decyzje, tak jak każdemu, się mogą bardziej podobać, inne mniej. Jestem w tym środowisku już od 15 lat. Z zdecydowaną większością postulatów, posunięć się zgadzam, a to, że niekiedy się w jakichś kwestiach różnimy, no to jest jak najbardziej normalne. Naturalne. Wspomniałeś, że jesteś w środowisku Prawa i Sprawiedliwości już od 15 lat, ale radnym jesteś dopiero 4 lata. To jest Twoja, można powiedzieć, druga kadencja teraz. Jak, powiedz tutaj nam, jak wspominasz te swoje początki? Zupełnie pierwsza kadencja, pierwsza euforia, wiadomości o zwycięstwie. Jak to było? Nie, no, ja zostałem radnym troszeczkę tak z zaskoczenia mimo wszystko, ponieważ w wyborach w 2014 roku zrobiłem trzeci wynik na swojej liście, były dwa mandaty. Później kuratorem oświaty został Marek Gralik i ja z tym kolejnym wynikiem wszedłem do Rady Miasta, także dopiero ta druga kadencja jest taką, gdzie faktycznie już od razu w wyborach ten mandat sobie wywalczyłem. Było to pewnie dla mnie pewna nowość, jakaś trochę też stresowa sytuacja. Byłem dotąd pewnie dużo słabiej przygotowany do jakichś wystąpień publicznych, do dopełnienia tej funkcji. Natomiast wszystko z czasem, oczywiście do wszystkiego można się przyzwyczaić, nabrać tego doświadczenia. I sądzę, że jakoś sobie z tym radzę dzisiaj. Także mówię, no, wydaje mi się, że się już odnalazłem i tą funkcję staram się pełnić najlepiej, jak potrafię. Kiedy w Bydgoszczy będziemy w końcu mieli koniec z problemami ze światłem, z kanalizacją i z innymi? Powstały trzy komisje i powiedz tutaj nam, naszym czytelnikom i widzom, czy w jakiejś komisji się znalazłeś, jeśli tak, to w jakiej? Jak te komisje mają tak naprawdę wpłynąć na poprawę tej sytuacji, którą mamy skandaliczną w naszym mieście? Nie znalazłem się w żadnej z tych komisji. Ten pomysł z komisjami to był pomysł Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, natomiast już na samej sesji radni koalicji przegłosowali ograniczenie ilości członków tych komisji do 6 osób, sobie zapewnili po 4 miejsca, także tylko po 2 naszych radnych mogło się znaleźć w tych komisjach. Ustaliliśmy skład, delegację naszych radnych, tego się trzymaliśmy, także nawet nie aspirowałem do żadnych z tych komisji. Natomiast no, sytuacja oczywiście jest skandaliczna i o ile rozumiem pewne niezależne od nas rzeczy, tak nie rozumiem uporu pana prezydenta chociażby w kwestii
kwestii tego oświetlenia. No, pan prezydent, jak, trzeba przyznać, że jako jedyny włodarz spośród 436 gmin nie dogadał się z Eneą. Tak, no to pisałeś tu też w mediach o tym, że może to prezydent, nasz prezydent jako jedyny dostrzegł pewien Może i dostrzegł, tylko nie rozumiem, czemu mieszkańcy mają być zakładnikami tej sytuacji. Moim zdaniem już za późno było na zmiany w tej umowie. Trzeba było podpisać odpowiedni aneks z Eneą i dobrze przygotować się do negocjacji przyszłorocznych i tą umowę skonstruować w taki sposób, aby miasto było z niej zadowolone. No ale nie może być takiego pata, że teraz tej umowy nie mamy. Oświetlenie na poszczególnych ulicach jest wyłączane. Mieszkańcy boją się po zmroku wyjść ze swoich domów. No tak samo sprawa z komunalnikiem. No też rozumiem, iż jeśli firma się odwołała od przetargu, miasto musiało to uszanować, musiało ten kontrakt podpisać. Natomiast była zbyt długa zwłoka, aby tam uderzyć pięścią w stół, tak kolokwialnie mówiąc, i ustawić do pionu komunalnika. No nie może być tak, że szczególnie w okresie letnim te śmieci leżą przed posesjami, gniją. To jest sytuacja, no szczury też można było obserwować. Dopiero teraz widzimy, że w jednym z tych sektorów komunalnik już nie będzie tych śmieci odbierać i bardzo dobrze zobaczymy, jak poradzi sobie teraz z tym mniejszym obszarem, z tymi dwoma sektorami, które mu zostały. Została nam jeszcze kanalizacja na niektórych ulicach, gdzie można pływać kajakami. Ta komisja do spraw tych podtopień, wiem, że jest wyśmiewana, natomiast moim zdaniem mimo wszystko zasadna. No, wygraliśmy konkurs na środki z Unii Europejskiej na renowację tej kanalizacji. Sądzę, że mieszkańcy bardzo by chcieli zobaczyć efekty. No, ta komisja przejrzy dokumenty, wyciągnie odpowiednie wnioski, zrobi sprawozdanie. No nie sądzę, aby ta sprawa miała jakoś zaszkodzić. Działanie tej komisji może tylko pomóc rozwiązać tą sprawę, bo to, że problem mamy, no to doskonale sami widzimy, że od lat niewiele w tej materii się zmienia. Dokładnie tak. A kiedy możemy liczyć na jakieś konstruktywne wnioski z prac komisji? Komisje są zobowiązane do 30 sierpnia tej sprawie się przyjrzeć, przedstawić stosowne sprawozdanie i przekazać dokumenty na sesję Rady Miasta. Także na wrześniowej sesji Rady Miasta będziemy zapewne przyjmować raporty z działań komisji. Komisje powiedzą, że jest źle, no bo powiedzieć inaczej nie będzie można. I co dalej Rada Miasta z tym może zrobić? No, może przyjąć bądź odrzucić ten raport i zobowiązać prezydenta do konkretnych działań. No, Rada Miasta jest organem, oprócz tego, że uchwałodawczym, no również kontrolnym, doradczym, także jak najbardziej może mieć wpływ na działanie prezydenta. Oprócz tego, że jesteś aktywnym radnym, wiem, że uprawiasz również sport, bo gramy w tej samej drużynie, nawet na tej samej pozycji w amatorskiej lidze szóstek. Jak tutaj aktywność sportowa w naszym mieście pomaga, jak to w ogóle wygląda, powiedz nam. Tak, no sport to moja wielka, wielka pasja, uprawiam go stricte amatorsko, co prawda, ale jest to jakiś fajny sposób na spędzenie czasu, podtrzymanie swojej kondycji fizycznej, a także spotkania towarzyskie. Sądzę, że jeśli chodzi o ten sport amatorski w Bydgoszczy, nie jest najgorzej. Mamy całkiem nieźle rozwiniętą sieć orlików, mamy niezłe zawody amatorskie, jeśli chodzi o jakieś imprezy biegowe, rowerowe. Sądzę, że bydgoszczanie są aktywnymi ludźmi. Miasto przygotowało też specjalną aplikację Aktywna Bydgoszcz, gdzie możemy śledzić swoje postępy treningowe. Także nie wypada mi nic innego, jak tylko zachęcić liczby państwa. Liczby wpuszczonych bramek mam nadzieję, że nie możemy tam śledzić. Oby nie. Nie ma się co akurat chwalić, ale sądzę, że nie o to chodzi. Nie o to chodzi w sporcie amatorskim, aby żyłować te swoje wyniki do jakichś niebotycznych tutaj wysokości, co po prostu się poruszać, dobrze pobawić i miło spędzić czas ze znajomymi. Tak jest, każda aktywność jest wartością dodaną tak naprawdę dla naszego zdrowia. Także dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Paweł Bokiej, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu.